Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel, a to jest Let's Play Super Mario 64. Tak to trochę bez emocji. Ale no cóż, czasem tak jest, czasem tak bywa, że trzeba policzyć bez emocji. Nie, no nie. Więc dziś będziemy przechodzić trzecie piętro, piwnice, lochy, whatever. Co tam sobie wymyśliła księżniczka. No i będziemy dzisiaj przechodzić ostatni poziom i prawdopodobnie będziemy ostatni poziom pokonywać i pokonywać będziemy Bowsera dziś. W sumie tutaj nie chce mi się iść. Dobra. Ale dzisiaj nie będzie jakiś ekscytujący odcinek. Nie wiem, jakoś dzisiaj nie mam ochoty jakoś zbytnio na ekscytację czymkolwiek. Ja już otworzyłem to? Lol. Coś mi się chyba... Okej, coś się chyba wyrabia dziwnego z kontrolerem. Okej, Dire Dire Dogs. Boards Bowser's Son. Spoko. Co ja mam tyle? Aha, bo spadłem przecież. Okej, więc pierwsza gwiazdka jest bardzo prosta. Musiałbym być szczery. Pierwsza gwiazdka jest akurat na wyciągnięcie ręki, że tak to mogę nazwać. To jest chyba pierwsza gwiazdka, nie jestem pewien. Ale wydaje mi się, że to jest pierwsza gwiazdka. Dobra, leć Mario, raczej płyń! Płyń jak jedna z swoich włoskich dziewczyn. Nie, to... Remy like a French girl, nie. Italian girl, jeny. Gdyby był jakiś sposób na szybsze pływanie, znaczy jest, to Green Shell trzeba mieć, ale czy w tym poziomie jest, ale chyba nie tu, gdzie akurat ja jestem. Gdzieś na początku, jeśli mnie pamięć nie myli. A zwykle jest tak, że mnie myli. Kolejna rzecz, przez którą jestem ostateczną formą życia. Okay. Alek. Mario? Okej. Okay. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje z tym kontrolerem dzisiaj? Cały czas mi oddala kamerę. Okej. Okay. Tada. Koniec. Koniec odcinka, dziękuję za oglądanie, no. Więc po zdobyciu pierwszej gwiazdki to ta ściana nam się oddala, przez co możemy wejść dalej w poziom. Przez co, no, możemy mieć teraz dostęp do Bowsera. Jako już nie idziemy do Bowsera, to nie możemy. Będę musiał zobaczyć, co z tym jest znowu. Coś ewidentnie. Coś tam grzechocze. Więc trzeba by to sprawdzić. A to się okazuje, że właśnie przez to patrzę, że coś tu się zaczęło grzechotać. Jeśli mnie dobrze pamięć nie myli, to muszę przeoczekać przez te pierścionki, co robi ta manta tutaj. Kurde, nawet pamiętam, jak to się nazywa. Dostatecznie szybki. O właśnie. Kurde, ale mi to tak trochę nie wychodzi. Ha! Udało się. I did it! All by myself. Dobra. Jest kolejna. Ciekaw w sumie jestem przy to, bo ja tylko... No, muszę to sprawdzić the hard way. Czy po prostu ręsuję rękę, tak jakby
Znaczy nie do końca, ale tak jakby. Nie, to zdecydowanie. Chest in the current. Okej. Okay. Aha, tu są te skrzynki. Okej. Okay. To jest taki myk, że trzeba pamiętać w jakiej kolejności. Jeżeli dobrze pamiętam, to ta... ty tam... Co się nazywa? Wirwony chyba. To jest ostatnie, jaką muszę nacisnąć. Okej. Okay. To jest pierwsza. I tu będę dużo umierał, bo nie pamiętam w ogóle. Okej, okay, to jest nie ta. Mogę przysiąc, że myślę. Przynajmniej, że to jest ostatnie, jaką muszę wcisnąć. Ta przy wodospadzie. Cały czas chcę powiedzieć, że to jest wodospad, a to nie jest wodospad. No, kurde. Jeszcze ten wirwony mnie przyciąga do siebie i nie jest fajne. Dajesz, Mario. Dajesz. Swoją drogą, tak a propos Mario, to dziś się dowiedziałem, że Super Mario Odyssey ma więcej rzeczy zostać pokazane na E3 i Free. Więc no nieźle, nie dość, że się dowiemy, jaka postać trzecia będzie w Sonic Forces, to jeszcze dodatkowo teraz się dowiemy troszeczkę więcej o Super Mario Odyssey. Praktycznie od premiery traileru. Wreszcie się czegoś dowiemy o tej grze więcej. No i co teraz? Okej. Okay. Ale nie chcę umierać. Dobra. Jedziesz, Mixa! Dobra. Trochę... emocje sięgnęły zenitu. Kurde, zaczynam trochę chyba przenudzać w tym odcinku. Ale dobra, teraz po prostu emocje sięgnęły zenitu, wszystko. I mnie wnerwia ta kamera. Muszę pogrzać, bo ostatnio naprawiłem mój kontroler od PS2, więc jest świetnie. Tym razem pole jumping for red coins. Okej, okay, czyli czerwone monetki. Ostatnio naprawiłem mój kontroler od PS2. Bo mówiłem tam chyba w Dogsive albo w Shadow the Hedgehog. Mówiłem, już nie pamiętam, w którym to mówiłem. W każdym razie problem był taki, że kółko u mnie było, cały czas się wciskało z jednej strony. No i wszystko było ok, tylko się czasami, no na przykład spamowanie tym kółkiem, co nie było fajne w ogóle i czasami nie rejestrowało. Więc na przykład levele bonusowe by Rayman 2 Revolution, whatever, były praktycznie niemożliwe do zrobienia. A więc no mi się udało. Chociaż w sumie nie chce mi się zrobić tych monet, więc zrobię po prostu inną misję. Tą fajniejszą według mnie. Kurde. Ha, udało się. Dobra, myk polega na tym, że musimy to zrobić czapką. Jak widzicie, tam jest jeszcze kolejna czapka. I myk polega na tym, że my możemy też łączyć czapki, przez co na przykład mogą wychodzić takie kombinacje jak na przykład Metal Mario, który jest też niewidzialny. Teraz która to niebieska czapka to był Metal Mario. Jak zwykle się myliłem. W każdym razie, no patrzcie, no Metal Mario, który jest przeźroczysty. Trochę długo spadał. I nie jestem pewien, jak to działa, czy jeden z power-upów
jak, no, jak przestanie działać, to oba przestają działać, czy jak po prostu, co? Nie rozumiem trochę, jak te power-upy działają tak razem. Wiem w ogóle też, że można połączyć wszystkie naraz, ale nie jest to możliwe w żadnym poziomie tak ogólnie. Tak, w normalnym poziomie nie jest to możliwe. Bo w żadnym poziomie chyba nie ma i Wing Kappa i Metal Kappa. Z czego Kappa nie mówię z tym memem z Twitcha, tylko Kap to po angielsku czapka. Więc technicznie rzecz biorąc, to nie był Kap, czy teraz bardziej poszło teraz w stronę, no co, czapka z daszkiem, coś w tym stylu, no czapeczka po prostu taka, o. Ale wcześniej to taka, no, czapka po prostu, no, taka kiedyś czapka, a nie teraz czapka. I dlatego właśnie czasem jest trudno tłumaczyć. Bo też trzeba patrzeć w jakich... w jakim okresie wyszła gra, żeby to też można było dobrze... dobrze napisać tłumaczenie. Z Sonikiem, że akurat nie mam zbytnio dużych problemów z tłumaczeniem, ale jak na przykład tłumaczyłem Super Mario 64 DS, to czasami miałem problem z tłumaczeniem, bo były jakieś referencje. Faktem, że nie przetłumaczyłem całego Super Mario 64 DS. Swoją drogą jestem ciekaw w ogóle, co mnie naszło, żeby w ogóle Mario 64 tłumaczyć. Faktem wersję DS-ową, ale wciągnę. Dobra. Szósta gwiazdka, czyli ostatnia, no i teraz jeszcze tylko te czerwone monety i idziemy pokonać Bowsera. Czyli w sumie jeszcze dwie czerwone monety, bo u Bowsera to jest tylko takie zadanie. Ale jeśli dobrze pamiętam, to Bowser drugi nie był aż tak trudny z monetami. To znaczy, pewnie dla mnie będzie trudny i spędzę tam godzinę, ale warto. No. Warto mieć nadzieję. Poza tym mam tu kolę, mogę się zawsze opić tej coli i jak jestem nudny przez cały ten odcinek, to mogę przecież opić się całej tej coli i chrzanić głupoty pod koniec. Nic mi nie zabrania tego. Nic za nic. A tak na serio, czemu tak mówię? Ponieważ u mnie ludzie jeszcze śpią niestety i no muszę mniej więcej tak chciało się zachowywać spokojnie. Nie wrzeszysz tutaj na całe gardło, kurde mala! Bo by mnie okrzyczeli bardzo mocno. A tak jak mówię, tak spokojnie, bez szalnej, to jest okej! Okay. Mogę sobie nagrywać, znaczy, to znaczy z Sonikiem to by raczej nie przeszło. Ale Mario to taka... A w sumie to taka spokojna platformówka, więc... Ale jesteśmy też w takim poziomie, no. Dire Dogs to według mnie ma najlepszy soundtrack w całej grze. Taki fajny. Dobra, czym ty jesteś? Aha! Nie, no dobra, okej. Okay. Gdzie mam iść? O, tu jest coś. Aha. Okej, okay, więc tu chyba będzie gwiazdka. Tak zgaduję. Tu się mam dostać, tak? O! Gdzie się mam tu dostać? Coś było o tych rurach całych. Ale tak na dobrą sprawę, to ja tu nic nie widzę. Jeszcze mógł przybliżać, to było... Aaaa, patrzcie, jaki dzwonek. Muszę poczekać. Pyk i leci. Lecimy! Na pokątną. Co? Ojej, to będzie trudno.
Dobra. Jeszcze raz. Może coś nie pykło po prostu. No, zdarza się, że mogło się coś nie wyrenderować na przykład. No, nie powiem, że nieraz mi się tak zdarzyło. Patrz, Shadowy Hedgehog. Więc mogło się tak zdarzyć i mogło mi to przysporzyć niedużego problemu, ale teraz, jako iż zrestartowałem poziom, wygenerowałem go od początku, od nowa, może się to naprawić. Może, a też nie może i po prostu jestem głupi. Ale najprawdopodobniej nie będę się z tym chrzanił, jeżeli teraz nie będzie żadnej drogi i po prostu zostawię to na następny odcinek i tyle. Więc prawdopodobnie teraz tak będę robił, że po prostu na następny odcinek będę zostawiał gwiazdki, których nie mogę zrobić. Których nie umiem zrobić i w następnym odcinku będę wam to pokazywał, jak zrobić je. I tyle. Więc czy jest tu coś? Na pewno nie Mario płynący. Nope. Nie ma. Więc idziemy po prostu na Bowsera, wyjaśnić go na pyrkę i lecimy po prostu. I tak będzie szybko. Po prostu wyjaśniamy go na pyrkę i jest fajnie, no. Więc Mick. To było słabe. Teraz. Mam nadzieję, że tu nie będzie problemu, bo nie mogę tu zmienić. W sumie tu jest normalna kamera, w sensie taka, jaka jest. Tylko mam normalnie, tak to powiem. Nie, Mario. What the hell are you doing? Okej. Wyłączcie się. Ale wiesz, co jest najlepsze, że tak na dobrą sprawę, to nie wiem, gdzie tu też są. Czerwone monety, co nie jest fajne. Nie jest to bardzo obiecujące. Pyk. Dammit. Damn. Not here. Okej. Jeszcze raz. Tym razem... W ogóle jak to mam wejść, żeby ci się nie zabić przy okazji? No to chyba... Teraz to ma więcej sensu. Pyk. Teraz na to muszę wskoczyć, żeby się nie spalić. Teraz na to. Teraz z powrotem na to. I po prostu jestem mistrzem wyczucia czasu. To jest akurat prawda, na serio. Mam cholerne wyczucie czasu. Cholernie dobre, rzecz jasna. O tym mówię. Hopsa. Zjadłem dzisiaj klopsa. Ciuu! Dobra. Nic nie zrobicie, chłopaki, chyba. O. Mi zrobisz? Dasz hajs, okej. Dobra, jak mi dają hajs. To jest takie fajne, w sumie. No, jest taki trik w ogóle, żeby tutaj dojść bez... no, bez niczego po prostu. Otóż tu muszę aktywować windę. Muszę tutaj spaść. Elo. Zostań mi w spokoju. Człowieniu. A raczej, nie wiem. Bulieniu. Nie wiem czemu, ale to tak śmiesznie mi zabrzmiało. Bulieniu. No nie! A mogę... Słyszymy, czy mogę spróbować zrobić ten trik. Tylko... Kurde, nie wiem jak go zrobić. Raz mi się go udało zrobić. Idź. Bankę. To chodzi o to, żeby tuż pod tą... No nic.
prostu mi się nie uda. Bo nie jestem żadnym speedrunnerem, który... Znaczy... Speedrunnerem jestem, ale nie speedrunuję akurat Super Mario 64. Raz próbowałem, nie udało mi się i nie chce mi się robić tego, żeby był lepszy. Nie mam cierpliwości do tej gry, jeśli chodzi o speedrun. A w speedrunie bądź co bądź też o to chodzi. Zdziwicie się, żeby mieć też z tego frajdę. Nikt by nie chciał speedrunować gry, która mu nie sprawia jakiejkolwiek frajdy. No, nikt by nie chciał grać w grę, która by mu nie sprawiała żadnej frajdy. I dlaczego ja gram w tą grę? O, jedyne to było chamskie. Dobra, i tu będzie chyba jakiś... tu jest chyba jakaś moneta. Jeśli dobrze pamiętam. Czerwona, tylko kurde... Kurde, to jest takie trochę... Po prostu uważam, okej? Okay? Tu jesteś... No oczywiście, że tu jest, wiedziałem, że tu jest gdzieś jakaś... Może ja nie speedrunuję, ale... Speedrunów czas... Dużo się naoglądałem speedrunów w Super Mario 64. Lubię oglądać speedruny bardzo. Może nie długie, no typu, no nie wiem, no 10 godzin speedrun... Nie no, serio, 10 godzin speedrun jest... Jest coś takiego. Ale... Ja takie, no, max to godziny, czasem dwie nawet, co obejrzę jakiegoś speedruna. Nie wiem, takie to fajne jest dla mnie. Zobaczyć, jak ludzie mogą zrobić coś, czego ja nie potrafię. Halo? Tam jest... Daj mi życie. Juhu! Dammit. Ale okej, okay, to jest dosyć krótki poziom, ale... Ja zgubiłem tamtą jedną monetę. Halo? Nie wiem, gdzie ją zgubiłem. Halo? Proszę o reklamację. Bo tu idę tu. Nie, tam na górze na pewno by jej nie było. Pyk. Jest tu, tu. W sumie nie muszę na to czekać. Wystarczy dobre wyczucie czasu. Na long jump. A znowu... Bądź co bądź, jak według mnie long jump w tej grze jest OP, zbyt OP, ale na przykład skręcanie chociażby do tyłu, to jest okropne. Jest trochę jak w... jest trochę jak chodzenie w Enter the Dragonfly. Spyro Enter the Dragonfly. Żeby tu nikt nie myślał, że jest coś takiego jak Mario Enter the Dragonfly. Oh god. Tam, i w sumie też w A Hero's Tale, czasem się tak zdarza, że postać sama... Znaczy nie sama, ale robi kółka, kiedy skręca. Co jest... Według mnie strasznie dziwne, ale... Też... Tak. Nie wiem, dziwne, ale jednocześnie też takie naturalne. Ale zdecydowanie bardziej uczucie jest tutaj dziwnego niż naturalnego. Nie wiem, swoją drogą bardzo lubię te dwie gry. Enter the Dragonfly i A Hero's Tale. Let's Play będą bardzo... No mnie bardzo fajne. A w szczególności A Hero's Tale, bo będę to 100%, a ta gra jest cholernie trudna. No, jeszcze cholernie trudna. Nużąca do 100% działania. Ja się podejmę tego. Tu nic nie ma. Gdybym tak... Elo. O. Okej. Okay. Nie na sobie, gdzie mogłem ominąć tą czerwoną jedną monetę. Wydawało mi się, że zawsze było dwie. Zawsze było siedem.
Czekaj, tu mi wygląda takie podejrzenie, że są tu dwoje i jest taka niby arena. Okej, to chyba mogło być po prostu zbieg publiczności. I guess. Daj mi żyćko. Dankę. O, to jest chyba najwięcej życia miałem w serii. W całej tej serii. To jest chaos, nie? Stąd coś było. To jest? Aha, to jest ta arena. Pseudo-arena. No jest ten piąty, no i teraz to będzie dwa. Chyba, że... jest jakiś, albo... jeszcze jest na oce. Nie, nie ma. Myślałem, że będzie taki chamski, który nie będzie widoczny. Przecież się taka chamska moneta, która nie będzie widoczna. No jak się okazuje, nie. W sumie... Dlaczego jest tu ten bobomb? Nie zastanawiam. Taki... trochę... bez celu mi się wydaje taki. Pani cię nie zauważy. Jak do niego nie podejdziesz sam. Tu nie ma nic. Ale mi żyć go. Tu nic nie ma. A powinno być. Mam być 4. I czy też nic. Coś się dziwne rzeczy dzieją w tym Mario. Znaczy, dobra, no idziemy na bez zbędnych ceregieli. Chyba wytnę to wszystko, te moje szukanie obu tych... no w sumie 16 monet. Oj, to jest ciekawe, to jest ciekawe. Wytnę to po prostu, bo na pewno nie będę stał 40-minutowego odcinka z Mario. Tak tylko przypomnę. Dobra. Ty za daleko! Dammit. O-o. Nie, 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 Bowser! Dobra. I... to tyle chyba na innego strzała się szedł? Tak. Dobra. Więc... to będzie na tyle w tym odcinku. Trochę pewnie będzie krótki po edycji, ale... bądź co, bądź no, kontroler po prostu mnie nie lubi dzisiaj. Na pewno coś tam lata. A więc to będzie na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Następny odcinek jak zwykle za 2 tygodnie. Teraz będzie tak... taki troszeczkę maraton filmów, mógłbym tak to nazwać. Taki, no króciutki, no bo dziś, czyli piątek dla was, to będzie Mario, co teraz właśnie widzieliście. Postaram się, żeby w sobotę był Shadow i w niedzielę będzie nowa seria, która właśnie zastąpi Undertale. A więc no, jeszcze raz. Dzięki za oglądanie, na razie, cześć, pa pa! Control!